tutaj Agnieszka. Słuchajcie, wrzuciłam ostatnio filmik, gdzie ćwiczę sobie do numeru Binky. Artur Hnat. Artur, dziękuję za komentarz. Zapytałeś mnie, czy zrobię tutorial. Tak sobie pomyślałam, pewnie, czemu nie? Czemu nie zrobić tego tutorialu? Dzisiaj zajmiemy tylko intrem tego numeru, czyli właściwie jednym groove'em, który jest na początku. Hi-hat mam raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Werbel jest na trzy i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i na sześć. Raz, i trzy, i cztery, pięć, i sześć. I spróbujcie się tylko tego nauczyć. Na razie, tego patentu rąk. Jeśli to wam się uda, to wtedy spróbujcie się nauczyć tylko tego hi-hatu prawej ręki razem ze stopą. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. I tak jak przypominam wam, to nie jest oryginalny rytm ze Snarki Papi. To jest tylko moja wariacja, czyli stopa gra dokładnie to samo, co gra bas w tym numerze. I te klocki, wolno, powoli, próbujcie je łączyć razem, żeby finalnie dojść do rytmu. Czyli Binky. Mam nadzieję, że to wideo wam pomoże i zainspiruje was do tego, żeby ćwiczyć sobie takie trudniejsze numery i je rozpisywać. Jeśli wam się ten tutorial podobał, dawajcie znać. Będziemy rozkminiać i rozparcelowywać ten numer jeszcze bardziej. W jakim metrum jest wstęp do tego numeru? Puszczę go w oryginale. W oryginale puszczę go z komputera, więc teraz się przenoszę za zestaw. Jesteśmy w Drum Academy, właśnie jestem po zajęciach, jesteśmy w Warszawie. Jak to policzyć? Gdzie jest raz? Raz. Na ile to jest? Raz. 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 Na ile ja tutaj liczę, żeby się to powtarzało? Raz. Odpowiedź? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, bo już się zaczęło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jest. To jest na 6. Czyli wiemy. 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 6. Wiemy. I to nie jest tak, że ja teraz posłuchałam raz i od razu wiem, że to jest na 6, że to jest takie super proste. Nie, to wymaga takiego treningu ucha, czegoś, co bębniarze powinni robić non-stop, czyli ćwiczyć słuchanie muzyki, zastanawianie się, z czego ta muzyka się składa, co tam jest. Ja miałam taki zeszyt Pocket Grooves i słuchałam rzeczy dawne Michała Orbaniaka, gdzie były rytmy na 9/16, rzeczy Prince'a, rozpisywałam je, analizowałam i dzięki temu ćwiczyłam moje ucho do tego, żeby spotykając się na przykład z takimi numerami już trudniejszymi, takimi jak Snarky Papi, wiedzieć najważniejszą rzecz, czyli w jakim metrum to jest. Gdzie jest mój raz? Coś, co perkusista powinien wiedzieć. Czyli tutaj trenujemy świadomość. Od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie właśnie od tego, żeby liczyć na głos do 6, grając hi-hat na razie ćwierć notami, czyli hi-hat raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I zastanówcie się teraz, gdzie jest werbel, gdzie jest drugi element tutaj w tym rytmie. Akcentowane werble, sorry, że tak będę tutaj przechodzić. Główne akcentowane werble są na 3 i na 6. I mamy raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, i sześć. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, i sześć. On i
I co ja robię, żeby wiedzieć, gdzie to mam zagrać? Liczę na głos. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. To są te werble akcentowane, czyli gramy mocniej na trzy i na sześć. Ale możecie grać oczywiście duszki pomiędzy. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Czyli raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Czemu nie? Też tak można grać i tutaj w oryginale też tak bębniarz gra. Więc teraz zajmiemy się drugą rzeczą, czyli stopą. Ja bym chciała wam dzisiaj pokazać stopę z oryginału, ale też stopę, którą bardzo, bardzo fajnie jest zagrać, bo to jest stopa połączona z basem. I często jak uczyłam się jakichś numerów, to bardzo zwracam uwagę na to, jak idzie bas. Staram się nauczyć linii basu, rytmiki, w jakiej gra bas, żeby wiedzieć dokładnie, z jakich elementów jest to stworzone. I pierwszą rzeczą, jaką robiłam, ucząc się tego numeru, to było zagranie stopą nie tego, co gra bębniarz stopą, tylko tego, co gra bas stopą. Posłuchajmy i zagrajmy to razem z hi-hatem. Na razie odłączymy sobie werbel, żeby było prościej, żeby nas to nie dokoncentrowało. Zobaczmy, jak jest bas. Tak nie gra bas. Tutaj zagram hi-hat i spróbuję dołączyć. Czyli są... Na pewno będzie trudno i na pewno trzeba będzie to zwolnić, czyli nauczyć się tego patentu basu na stopie. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Na razie tylko mamy stopę na raz i na i. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Raz i dwa i trzy. Później stopa jest na i trzy, czyli mamy raz i dwa i trzy. 4 i 5 i 6. Raz i 2 i 3. 4 i 5 i 6. Później mamy stopę na 4 i. Raz i, czyli mamy raz i 2 i 3. 4 i 5 i 6. I raz i 2 i 3. 4 i 5 i, sorry, pomyliłam się, raz i 2 i 3 i 4 i 5 i później na końcu jest stopa na 5 i 6, czyli na i 6, czyli 5 i 6, 5 i 6, 5 i 6, 5 i 6. Od początku pokażę wam, jak to wygląda na tablicy, bo wcześniej hi-hat mam raz i 2 i 3 i 4 i 5 i 6. Werbel jest na 3 i raz i 2 i 3 i 4 i 5 i na 6. Raz i 3 i 4 i 5 i 6. I spróbujcie się tylko tego nauczyć. Na razie tego patentu rąk. Jeśli to wam się uda, to wtedy spróbujcie się nauczyć tylko tego hi-hatu prawej ręki razem ze stopą. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. I tak jak przypominam wam, to nie jest oryginalny rytm ze Snarki Papi. To jest tylko moja wariacja, czyli stopa gra dokładnie to samo, co gra bas w tym numerze. I te klocki wolno, powoli próbujcie je łączyć razem, żeby finalnie dojść do rytmu. I mam nadzieję, że to wideo wam pomoże i zainspiruje was do tego, żeby ćwiczyć sobie takie trudniejsze numery i je rozpisywać. Jeśli wam się ten tutorial podobał, dawajcie znać. Będziemy rozkminiać i rozparcelowywać ten
ten numer jeszcze bardziej. It